Tak, ja właśnie tam zrobiłem na bieżąco. Chodzi już takie rzeczy, to chowaj, bo ci tu ktoś nadepnie, wiesz? Dzisiaj będziemy mieli kolejnych pożegnanych na kanale chyba. Z rana, czy jacyś A nowi? nie, jest tam taka, która udaje, że jest, wiesz, po naszej stronie, ale naokoło próbuje. No, czekam teraz, bo na pewno się odezwie. Nie chcę. Cieszę się, że aż tak Ja chcę z nią przeprowadzić to nie chcę, final round. powiedz mi lepiej z rzeczy przyjemnych, tak? A ty pamiętasz, bo ona tam bardzo oburzona jest, że no, że na takim kanale to w ogóle poniżej krytyki, takie słowa i tak dalej. W stronę tej tam, wiesz, co nas tak... Nie masz wrażenia, że już taką mieliśmy? Tylko wcześniej mi się chciało z nią wchodzić w dyskusję. Mam Nie wrażenie, że to chciało jest ta dużo. sama. To No tak. albo przynajmniej podobna. Nie wiem. Wszystko jedno, tak czy siak. A To mniejsza o to szkoda czasu. mniejsza właśnie. To Dobra. powiedz mi lepiej, czy my dzisiaj rozpalamy tutaj? No, ja to bym rozpalił już teraz, ale ty byś wolała pewnie, żebym poczekał, nie? Tak do 19? Nie, ja bym chciała, żebyś też rozpalił. Też bym chciała, żebyś rozpalił. Bo No. ja zaraz Teraz? do No. Klary A już spójrzcie tu mam. na mnie. Ej, uwaga, o, ale nie ruszamy się, ładnie patrzymy, pięknie, dobrze. Poczekaj jeszcze z Wyczółkowskim, o. Tak, ładnie. Bo przyprowadzę Idę po Klarę. pudełka. Akurat się ładnie Pudełka rozprali. są tu. Czekaj, Miniu, zaraz ci dam ten serek. No. Odstawię Matyldę, potem po Matyldę tylko wyjadę. To już będzie chwila. Już będzie ciepło. Zrobię później. Jak już Matyldę przywiozę, to zrobię nam to. Co? Grzanki? Grzanki, no. To ja na razie nic nie jem, tak? Jakieś tam sery można sobie No wyjąć sery sobie teraz. pokroimy, ale chciałam zrobić takie na gorąco grzanki z tą buratą i grachem. No bardzo mi pasuje. Będzie Bardzo. Kurde, no łaziska? nie mogłem dzisiaj pływać, wiesz? Niestety. Boli Przez cię? tą łapę, no. Nie A wiem, co może z tym weź się zrobić. basen pomoże? Nie sądzę. No, wiesz, jak przez połowę popływałem, ale bolało mnie. No cały czas, nie? Każdy ruch. Dlatego nie wiem, czy sobie gorzej nie zrobiłem dzisiaj. Czekaj, muszę dać mu serek, Jakiś bo by mi miał. się przydał taki, wiesz, fizjo, bioenergo, No przecież megaterapeuta. znasz takich. Ale Musisz go jest odchodzić. obawa, że powiedzą mi coś, czego ja nie chcę usłyszeć Na przykład co? i no, że coś, czegoś mam nie robić, ale wiesz, wolę tego nie słyszeć. W skrócie, jestem mądrzejszy, wiesz, od wszystkich terapeutów, bioenergoterapeutów i w ogóle wszystkich Proszę, kaszpirowskich Wadziu. i całej reszty. Oczywiście. I Zbyszek tam jakiś, co ręce, które leczą i takie tam. A Kiedyś Harry byli z tacy. Tybetu? O, Harry z Tybetu jeszcze. Tylko, że ja nie mam półtorej bańki, żeby mnie kark niczał. Harry z Tybetu. Gość pogładził mnie po udzie, dotknął mojego karku, no i co? No i wziął za to półtorej bańki. No i co? I kark mnie a na udach dostałem wysypki. Jeszcze resztka tego. No to tu jest chyba, będzie jakiś ten amator na to, nie? Ciężko No jak ja to zjem powiedzieć. teraz, Wiem, to nie będziesz potem to miał ja już ochoty. będę skończony. Nie, to może poczekaj, bo byłoby miło chyba No sobie zrobić tą właśnie, buratę. no. Taki czosnkowy spodzik z oliwą i do tego te Ale ładnie wyglądasz w pomidorki tych okularach. Fiu, fiu, i fiu. jeszcze te burata i... Ekstra. Bardzo ładnie wyglądasz. Dziękuję. Fiu, fiu, fiu. Aż ci buzi dam na to. No. Wadziuś, do ciebie jeszcze mam jedną uwagę. Bo tam widziałem, że ten mocno tam łobuzujecie na tym basenie. No nie? Cwaniaczki. Może się bawią po prostu. Nie, no ja wiem, że się bawią, nie? Ale chyba tam pani Magda jest ten. Rozpraszacie, nie? Całą grupę. No. To musicie uważać na to, wiesz? No przynajmniej róbcie tak, żeby pani Magda nie widziała. To może przynajmniej, wiesz. O, pod wodą. Najlepiej pod wodą. Właśnie. Bo pani Magda jest nad wodą, to wy pod wodą Pani róbcie. Magda jest za dobra. Po prostu. Tak, no. Jest za miła dla niego. Tak. Ale ona wyhacza te ich wszystkie. Zapewne, już patrzę na nich cały czas, No. ale jak czasem nawet obserwowałam za szyby. Czy kiedyś więcej, teraz to rzadziej tam patrzę, ale widać było, że to jest w ogóle to są takie pokłady jakiejś cierpliwości, że nieznane mi są chyba takie. No.
koleżko, to tam tak nie naciągaj tej cierpliwości, dobra? Pani Magdy. Władku, Władysławie, ty się na basenie trochę nie rozpędzaj w zabawie. O, to jest jeszcze sałatka. Weź, no bo sobie Władziuś, bo sobie zaraz tą koszulę ubrudź. Weź ją, zdejmij może albo coś, nie wiem. Czekaj, co tu się dzieje? Co to za dźwięki jakieś? A nie, to Matyśka schodzi. Ja myślałem, że tu się coś szuje. A ty się, Matyśka, już chwaliłaś wszystkim swoją nową fryzurą? A, no, fiu, fiu, fiu. Władek był u mnie u fryzjera, a ty byłaś u mamy u fryzjera. Czy tak, czy nie? Ale ładnie to wyszło. Ekstra. No. Ja jestem miłośniczką wielką Matyldy włosów. Uważam, że jest przepięknie, kiedy ma długie włosy, bo ma piękne tak. włosy. Ale Matylda potrzebowała jakiejś odmiany chyba i... Właśnie, bo chyba babki potrzebują odmiany, nie? Tak, raz takie włosy, raz takie. Jeszcze mnie przekonała jedna sprawa taka, że... No, że chciała po prostu... Ej, spójrzcie tu obie. Ładnie. Zimą na basenie to jest praktyczna zmiana. Przesłane. A się w ogóle suszyć włosy? Przecież wysuszą ci się w domu, nie musisz tam suszyć. Co tam? Ach, ach, kochany. Pokaż, gdzie ci nakładać? Pokażesz? Wyjdź do basenu, umyj się, nie ściągaj tego czepka, bo zmyłaś włosy dopiero wczoraj. A jeszcze ci miałem powiedzieć. Zostaw ten czepek, umyj się cała i nie mogę. Ta jedna pani zaczęła dzisiejszy komentarz od słów. Mam nadzieję, że regularnie odrobaczacie kotka, bo on chodzi po waszym stole, macie dzieci, żebyście czegoś nie złapali, bo wiadomo, zdrowie najważniejsze. Dobrze, że napisała, bo ja nawet nie wiedziałem, że takie zwierzęta się odrobacza. Co? Nie, ja już ją przepatrzyłem, co ona wypisuje. Nie. Myślisz, że jest fajsza. Nie jest. No się prosię władzę, ale ja jestem odrobaczony. Cześć, kochaniutki, cześć. Odrobaczony kot. Słyszałeś kiedyś o odrobaczaniu, kitek? Chciałbyś spróbować? Wiesz, co po tym jest? Człowieku, taki odlot. No nie? O, on to może mieć, no. No zobaczymy, no kiedyś musi być ten pierwszy raz, kitek. Ale co? Żartuję sobie, Matylda, jaja sobie robię. Nie, ale co? O odrobaczaniu mówię. Ale ma włosy skubane. Idę się przeniosę. To jest ten czarny kolor, który też pasuje. Mhm. Tych kciuków, nie? Mamy jakieś, nie wiem, wino czerwone, czy coś, nie wiem. Sprawdź to. Idę właśnie. A mamy chyba. Nie wiem. Na pewno nic nie kupowałem, ale chyba coś tam powinno być. Tak? Władziuś? To my w tym czasie odpalimy w kominku, co? Jeszcze chwilkę, bo zanim ona, ja tam pójdę, by tam stała jak głupia. A ona się tam bardzo nie spieszy z tym wychodzeniem. Mm-hmm. Jak będziemy w Selgrosie, to musimy sobie kupić to rozpałkowe drewno też. Rozpałkowe? To, a, to takie tak, no bo ja już nie mam z czego robić. Sama sosna mi tu została. Jak tam są takie, wiesz, takie fajne, to... No, jedźmy tam w miarę wcześniej. To ja sobie je tutaj ładnie poukładam i będzie ładnie wyglądało. Będę miał zawsze wysuszone i w ogóle... Nie kupiłam tego noża, kurde. No to kupimy go w Selgrosie. Nie ma chyba, bo ostatnio patrzyłam, chyba nie było. To zmarnujemy któryś nóż. Ale muszę go zamówić. Słucham? Muszę zamówić. No dobrze. Tu koleżka to chyba nie wie, że trzeba dojeść tam to najpierw. Znaczy to a jeszcze nie jest sucha, gościu. To trzeba po prostu, wiesz. To zobacz. Fajne. To jest maszyna. Oszukiwanie kota. Kitek, bo wyjdziesz na idiotę. Jak się dasz tak konia zrobić? Nie, po prostu cwaniakuje, wiesz, że tak na tych brzegach już mi się chyba nie wyjada słabo. Placka mu zrób. Czego? Placka? Ciasto? Jakieś? Już zjedzone? Dobrze, już, Władek, spokojnie. Wiem, no to mi się też podoba. Nie marnujesz żywności. A ja nie lubię marnowania żywności. O, widzisz? Teraz, Władek, nie wycieraj się w tym kołnierz. Wytrzyj sobie dzioba, dobra? Uwaga. Czekaj, to idzie tu, a to idzie do kosza.
No, Inara. I co, to ci wystarczy? Może jakaś kanapeczka jakaś? O, super. A ja chciałam powiedzieć, że... Co? Założyłam tam już wszystko na łóżko. No. Że prześcieradło się suszy. Patrz, teraz zobaczyłem. Widzisz, to jest ta kawa jeszcze. No. Sorry. Hej. Ciao, Bella. Ciao, Bella. Ciao, Bella. I podobają mi się te poduszki, wiesz? Dobra, zaraz tam pójdę zobaczyć, albo później. Jeszcze nie jest ułożone to wszystko. Nie podobają ci się? Co? Poduszki? Ładne? Widziałeś? Nie, nie chodzi o to, że ładne, tylko że takie... Chyba będą wygodne. Dobrze, na pewno będą wygodne. Jestem pewien. Nie ma chyba w tym momencie mniej wygodnych poduszek niż mamy te w 104, trzeba je chyba zmienić. To są takie, takie jak kupiłam. Takie, one są takie za... Za płaskie, tak. Ja kupiłam, jak dzieci były małe. I tak dużo tych poduszek zawsze było nakładane. No. I wtedy mi pasowało, bo pasowało mi jak one leżały nisko, nie? Dzieci jak tak. Padły głowę nisko. No, no, no. No ale teraz to się nie nadaje do niczego, nawet dwie wkładam czasami w jedną poduszkę, bo są tak... Mhm. No nie fajne. Tak. Ja właśnie lubię takie, jak się jakie? Kładziesz i od razu tak wpadasz w tą poduszkę. Ale w tą się właśnie nie wpada, tam są takie te niskie, co w ogóle ciężko je nawet ułożyć pod głową, takie płaskie, kojarzysz? Ja mam idealną... Ale czekaj, nie, w 105 to są takie duże. Tam... Wiesz, to w ogóle nie cierpię, nie umiem spać na takich. No ja też nie lubię. W sensie lubię te małe, a nie te, no. Te ogromne. Nie umiem się ułożyć na takiej poduszce. No, nie, znaczy, to jest pewnie kwestia przyzwyczajenia, ale... No nie, nie. Jak się przyzwyczaiłam spać na małej, to taka jakoś mi nie leży. O, zobacz jak się ładnie bawi, Kicio. Patrz. Przebij sobie piłeczkę, kiteczku. Ale to jest słodziaczek. To jest słodziaczku. Dzięki. No dobra. Ładziuś, odpalamy to? To bierzemy się za to. Tu mamy wysuszony zestaw, ale jutro... Będziemy z tego odpalać? Z tego? Z tego też, ale mam jeszcze do tektury. No, co tam? Jak przerwę nagrywanie, jak to Klara mówi? Nie musi być teraz. Jak skończysz nagrywanie, to ci coś powiem. Dobrze, dobrze. Zaczynajmy. O, co nam się tutaj... Dobra. Władysław! Jak odpalę, to cię poproszę jeszcze, stary, żebyś później poszedł te kanały tam kominkowe otworzył na górze, dobra? Ja pójdę, Matylda. Sprawdź, czy są zgaśnięte. Czy są zgaśnięte? Zgaśnięte się. O. Piękne rzeczy. Piękna marka w ogóle. Piękna firma. Polska. Wspierać. Bez odkurzania popiołu. Zwłaszcza, że nie mam odkurzacza do popiołu. Ktoś chce zrobić Pawłowi prezent. Jest pomysł. Odkurzasz do popiołu. No, tak. Wiem, że takie są. I to mi chyba na całe życie starczy. To wie co. Władysław, czym ty rzucasz? Ale siła. Ramiona potężne, proszę państwa. Ach, gościu ćwiczył. Przystojniaku, nie dopiąłeś sobie guziczków chyba w koszuli. Których? Nie o to ciebie mówię, tylko to władził się. No w koszuli masz porozpinane, chyba czy nie? Mam trochę. Słucham? Mam trochę. Masz trochę? No. Co tam? No mam teraz podobne włosy do ciebie. No, masz. A ty masz chyba dłuższe. To jest niemożliwe. Ale to tak szybko rosną włosy, że ty za miesiąc będziesz miała dłuższe od moich. Matylda, ty masz, ty nawet nie wiesz, jakie ty masz genialne włosy. Wiem, ale to jest...
Masz po prostu genialne włosy. Lekko falowane, takie fajnie się układają. Nie trzeba z nimi dużo robić, właściwie to nic, wystarczy umyć. Są ekstra. Ty też masz? Nie, moje to trzeba układać, stać się tam, puszyć nad nimi. Nie lubię tego. Panowie się bawią? Woli się samochodami bawić. No. No. Wygląda jak maskotka. Jak taki... Nie, ten kot. On się bawi z tobą. No. Oj, bo. Która to godzina? O, zobacz, widzisz? Dzisiaj jak jest. Muszę iść. No, to znaczy. Chodźcie, muszę wychodzić. Dobrze. Matylda, ubieraj się, wychodzimy. Chwila. Nie, nie ma chwili, bo ona już kończy zajęcia i zaraz będzie. Będzie Władek chyba krewka leciała. Pokaż się. Weź no, sprawdź mu, bo na ten czubek się nabił. Jak? W którym miejscu? Nie, nie, wyżej, wyżej. Mocno przywaliłeś Władek? Rozdarło mu, czy nie? Nie, bo tutaj przywalił w to. To jest ostre. Twardziel. Nic, Władek? Czekaj, sprawdzę, czy te drzwi są całe. Tak, drzwi są całe, Władek. To nic się nie ma. No. Zdarza się, Władek, no. No, ale drzwi są całe, nic się nie stało, Władek. Matylda, czy ja ci nie mówiłam, że...